Cześć, tutaj Justyna. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial, który stworzyłam specjalnie dla Craft O'Clock. Dzisiaj wykonamy sobie album typu folio. Jest to album o wymiarach 21x14,5 cm. Wykonany z kolekcji Sunset Mood. Teraz pokażę Wam, jak albumik się prezentuje. Okładka. Starałam się, aby była taka w miarę płaska, ale troszeczkę się tutaj dzieje, więc jest tak sporo warstw. Z tyłu tylko nakleiłam taki mały kawałeczek papieru. Nie chciałam zasłaniać tej okładki laminowanej, bo bardzo podoba mi się ten kolor, więc tutaj tylko nakleiłam, żeby schować pod spodem wstążeczkę. Napis "Nic dwa razy się nie zdarza" bardzo mi tutaj przypasował do tego albumu. I teraz otwieramy i mamy takie dwa panele, lewa i prawa strona. Tutaj pokażę Wam z bliska. Otwierany na magnesik i tutaj mamy wodospad. I zamykamy. Otwieramy teraz w lewą stronę. Tu zostawiłam taką czystą stronę. Zobaczycie zresztą, że na pozostałych też jest dość dużo takich miejsc. Można wkleić większe zdjęcie, można wkleić dwa zdjęcia 13x9. I tutaj mamy taki belly band, za który wsunęłam maty. I otwierany jeszcze raz. Tutaj ukazuje nam się kieszeń. Pokażę Wam z bliska, tutaj taka niewielka kompozycja, którą ozdobiłam kieszonkę. W kieszonce umieściłam dwie maty. Tutaj mamy takie klapeczki. Nie wszystkie klapeczki, jak widzicie, oklejałam, bo tutaj, kiedy przyjdą zdjęcia, to praktycznie ten papier będzie cały zasłonięty, więc już nie chciałam każdych tych klapeczek oklejać. I zamykamy, przechodzimy do drugiego panelu. Tutaj mamy taką a la kopertę. Bardzo, bardzo lubię to rozwiązanie. I tutaj otwieramy. Ukazuje nam się kolejna kieszeń. Tym razem jest prosta. Tamta była wykończona dziurkaczem. I kompozycja. Tutaj mamy klapeczki na zdjęcia, a ta strona otwiera się jeszcze raz. Także jest naprawdę bardzo dużo miejsca na zdjęcia. Niby albumik jest taki mały, ale jest bardzo dużo miejsc. I teraz otwieramy do góry. Ukazuje nam się tylko taka ozdobiona karta. I teraz tą kartę otwieramy na dół. I tutaj mam kieszeń z matami na zdjęcie. Wszystkie maty są w rozmiarze 9x13. I te klapeczki tutaj tak samo. To jest taka harmonijka, taka książeczka jakby, harmonijka. I tutaj to samo, tylko że w drugą stronę. Wszystkie maty, tak jak wspominałam, są 9x13, ale tak jak widzicie, tutaj można wkleić duże zdjęcie. Karty są w wymiarze 20,3x14 cm, więc naprawdę te bardzo duże zdjęcie tutaj wejdzie. I tak wygląda mój albumik. Jestem bardzo ciekawa, co o nim sądzicie. Pierwszy raz robiłam właśnie album typu folio. Bardzo mi się spodobała ta forma. Chyba będę ją robiła częściej. Zapraszam Was serdecznie do dalszej części filmu. Najpierw pokażę Wam materiały, które przygotowałam sobie do stworzenia tego albumu.
to materiały, które przygotowałam sobie do stworzenia albumu. Oczywiście będziemy pracować z kolekcją Sunset Mood i ja tutaj mam kolekcję małą 15x15, 20x20. Oczywiście zestaw dodatków i dużą kolekcję. Oprócz tego, tak jak widzicie, mam napisy i właśnie nie wiem do końca, z których napisów będę korzystała, dlatego mam tutaj takie cieniutkie. A tutaj mam te grubsze, takie tekturkowe. Wybrałam sobie taką okładkę laminowaną. Niestety nie ma numerku, więc Wam nie powiem, co to jest za okładka, ale oczywiście ona jest od Craft O'Clock. Taka decha żółto-brązowa. Wydaje mi się, że będzie fajnie tutaj wyglądać. Przygotowałam sobie już tekturę introligatorską. Mam dwa kawałki 14,5x21 i 3x21 i to będzie moja okładka. Tutaj mam czarny papier bazowy, linijkę, dziurkacz ozdobny, taki dziurkacz narożny, klej, taśma dwustronna, ołówek, gumka, kość do bigowania, wstążeczka Old Fashioned Ribbon. Tutaj mam wycięte również kółeczka, które będą moim zamknięciem. Na jednej stronie magnesy, sznureczek, nożyczki. Oprócz tego oczywiście będę potrzebowała gilotynę i tablicę do bigowania. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam i wszystko Wam tutaj pokazałam. Poszczególne wymiary, które arkuszy, które będę używała, będziecie mieć podane na filmie. Także teraz serdecznie Was zapraszam do dalszej części, w której już zobaczycie proces powstawania albumu. Życzę Wam miłego oglądania.